trenery chyba są przełomowe. Wyścig Open to także festiwal sprzętu i tutaj widać wyraźnie, co nas przyjeżdża. To są po prostu najlepsze kamery, jakie w tej chwili są na rynku światowym. To jest najnowsza Amira po raz pierwszy w Polsce. Od razu poczułam taką twórczą energię tutaj na miejscu. Przyjechało w tym roku ponad 250 młodych filmowców. Jest więcej uczestników, jest więcej sprzętu. Są to nasze najpotężniejsze maszyny, jakie mamy. Szybki render, wszystkie programy na tym się migają. A przy tych komputerach jest bardzo dużo ludzi. Mnie osobiście naprawdę najbardziej zależy, żeby to kolejne pokolenie przejęło pałeczkę. Jesteśmy na planie filmu interaktywnego Chłasko Interactive Project. Pozwala widzowi rozglądać się po pomieszczeniu dzięki kamerze 360, za pomocą której nagrywamy ten film. Proszę o ciszę! Film interaktywny Palenie zabija. To jest horror, w którym od widza zależy, kto zginie i w jakiej kolejności. Zapraszamy. Ma pod wpływem uderzenia w tył głowy wypaść do szklanki. Ucho ma zostać odcięte, ma upaść z kawałkiem mięsa na ziemię. Wyszeptam ci to do ucha. Proszę wyjść! Kto chce zajmować się sprawami technicznymi, no to robi testy porównawcze tych kamer wszystkich, które otrzymujemy. Wartość tego sprzętu jest 4,5 miliona złotych. Ci, którzy patrzą w przyszłość, zakładają hełm Oculusa. Tylko pamiętajcie, żadnych trupów, bo ja mam sobie serce, nie? To nie są moje dłonie. W tym roku po raz pierwszy pojawiła się grupa filmowych adaptacji spektakli teatralnych. Wow! Fantastycznie! Fantastyczna scena! Kasia Prus, nasza reżyserka, kręci adaptację sztuki teatralnej Pirandella. Fantastycznie! Ale jest to bardzo luźna adaptacja. Zaprosiliśmy na pogrzeb Hamleta bohaterów z innych szekspirowskich dramatów. Są świetne warunki, międzynarodowa ekipa jest ekstra. I'm from China, my name is Zhang Jie. My name is Martin. I'm from Zurich, Switzerland. German participant of Film Spring Open. I'm from India, I'm Ankit Bapna. So I'm from Rent and I come the first time in Film Spring Open, it was in 2008 in Ureta. To, co robicie tutaj, to jest bardzo niekonwencjonalne, ale wszystkiego można dotknąć i samemu można się przekonać, że mogę zrobić film na Blackmagicu na przykład i że rezultat będzie bardzo fajny. Wielkie gwiazdy przyjechały do nas. Dorota Kędzierzawska, Szymon Majewski, Alan Starski, zdobywca Oscara. Zapraszamy też młodych twórców, którzy odnieśli sukces. Przyjechałem tutaj z moim debiutem fabularnym Hardcore Disco. Miałem dzisiaj 1,5-godzinny wykład. Sala była dość wypełniona, ludzie chętnie zadawali pytania. Prowadzę grupę filmu reklamowego. Rozmawiamy w ogóle o procesie powstawania reklamy, w jaki sposób dochodzimy do końcowego efektu. Wspólnym mianownikiem tego, co robimy na Film Springu, jest przyszłość branży. To jest miejsce, w którym się spotykają deweloperzy gier komputerowych i filmowcy. Próbujemy zasiać trochę innego myślenia o tym, co filmowcy mogą robić. To jest taki rodzaj filmu, w którym my możemy sterować światem, w którym jest bohaterka. Myślę, że to jest jedyne miejsce w Polsce, gdzie mamy takie spotkanie artysty i programisty. Już
Wkładam, zaraz będziemy gotowi. Nagle się okazało, że ta inicjatywa praktycznego szkolenia poprzez danie młodym ludziom najnowocześniejszego sprzętu, a jednocześnie zaproszenia wybitnych fachowców, to ten model się nadzwyczajnie sprawdził. Dla mnie sukcesem jest właściwie tylko i wyłącznie możliwość, nie wiem, no, dzielenia się z ludźmi swoimi pomysłami, że jest takie jakieś pole. A tak naprawdę największym sukcesem jest fajna rodzina. Na zeszłym Filmspringu się dowiedzieliśmy, że będziemy mieć dziecko.